Wpadka, w nowym odcinku, M jak miłość. Widzowie od razu to wychwycili, nowe odcinki, M jak miłość, cieszą się sporym zainteresowaniem widzów. Ci uważnie śledzą każdą scenę, nic więc dziwnego, że żadna, wpadka, nie przejdzie niezauważona. Ostatnio fani, Mime, pochylili się nad pewną kwestią. Co dokładnie przykuło ich uwagę? Nowe odcinki, M jak miłość, po wakacjach, M jak miłość, to niekwestionowany hit TVP. Nowe odcinki można oglądać dwa razy w tygodniu. Telewizyjna Dwójka emituje premierowe epizody w poniedziałki i we wtorki o godz. 20:55. Poprzedzają je kulisy serialu M jak miłość. Powtórki z kolei za darmo można obejrzeć online na platformie VOD. TVP.pl. W ostatnim czasie na pierwszy plan wysunął się wątek Marcina, Mikołaj Roznerski. Czy Chodakowski odzyska pamięć i wróci do Kamy, Michalina Sosna? Czy może jednak będzie z Martyną, Magdalena Turczeniewicz? To, jak dotąd, słodka tajemnica produkcji. Scenarzyści mocno rozwijają również pozostałe historie. Wtorkowy odcinek, Mime, rozgrywał się głównie w Grabinie, a odbiorcy byli świadkami wzruszających scen. Jacek, Robert Gonera, oświadczył się Marcie, Dominika Ostałowska. Nie obyło się jednak bez drobnej wpadki, którą wychwycili czujni internauci, M jak miłość, odcinek 1816. Wpadka, z ubiorem, w 1816 epizodzie, M jak miłość, w pewnym momencie widzowie dostrzegli pewną niekonsekwencję w ubiorze Artura, Robert Moskwa. Zdaniem niektórych w następujących po sobie scenach mąż Marii, Małgorzata Pieńkowska, zbyt szybko zmieniał strój. W komentarzach pozostawianych pod postami publikowanymi na oficjalnych kontach M-ki w sieci czytamy: jak przyjechali do domu, to Artur był w dresach, podczas rozmowy z Kisielową był w dresach, do sypialni wchodzi w garniturze. Jeszcze Artur w dresie, a zaraz w marynarce, też to, wyłapaliście.